Siemaneczko, witam serdecznie, kolejny odcinek Max Payna. Przyszliśmy do restauracji Punchinello, aby się z nim dogadać. Jednakże już wiemy, że się nie dogadamy, a już wam pokażę dlaczego. Cała restauracja wybucha. Robi to efekt, naprawdę robi to robotę. Za kilkoma pierwszymi razami, jak przychodziłem, bo było naprawdę ciężkie, bo człowiek się zastanawiał, jak to obejść, jak to ogarnąć. Jednakże już po pewnym czasie, jak widzicie, wrażenie gdzieś tam niknie. Znaczy, wrażenie robić to robi dalej, oczywiście. Tutaj ruszamy za szybki zapis. Niech wskoczy w razie jakiegoś failu, żeby nie trzeba było drugi raz. Tak, i teraz tutaj. Ja się teraz nie walną. Aha, dobra, tutaj. Tu mamy wiązki, więc skakujemy na to, przeskakujemy tutaj, czekamy aż zgaśnie. Przeskakujemy, ładnie, dalej. Do tyłu. Można było się tego spodziewać. No i dobra, i my sobie tutaj wskakujemy. I nie chcę was martwić, ale... Punchinello czuł palącą potrzebę wykończenia mnie. Zresztą z wzajemnością próbował ugasić mój ogień benzyną. Ale już właśnie wyszliśmy z tego ciężkiego etapu. Mamy trzy apteczki, więc jest miło. Już nie mamy trzech apteczek. Nasze zdrowie nie wygląda najlepiej. Coś tutaj? Nie widzę. Tutaj też jakoś nie widzę, żeby cokolwiek się rzuciło. No dobra, będziemy kombinować. Gangsterzy pilnowali prawdziwego skarbu, wyjścia z tego piekła. O, Max! Pilnowali prawdziwego skarbu, wyjścia z tego piekła. Obniżmy sobie troszeczkę. Nie spodziewałem się, że tutaj w ogóle jakiekolwiek obrażenia wjeżdżają. No teraz to się załatwiłem. Pilnowali prawdziwego skarbu, wyjścia z tego piekła. Tu jest! Wyjścia z tego piekła. Dobra, weźmy może Uzi. Uzi razy dwa, myślę, że... Teraz możemy wziąć Colta. Stąd. Jest. Zabić go! Spluwa jest turbocelna, więc... O, damn it! Gościa się tu w ogóle nie spodziewałem. Dobra, jakoś nam idzie, jakoś idzie. Pochwaliłem. Dobra, ale teraz wyjście nas czeka. Mam nadzieję, że tu się nic nie wydarzy dziwnego. Wow, koniec epizodu. Władimir zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Siadasz? Odrzucimy cię do willi Punchinello. Może być. Gdy już skończysz, daj znać. Przyda mi się taki fachowiec. Będę o tym pamiętał.
No to teraz będzie przerywane. Światła w ogrodzie migotały nerwowo, rozświetlając na chwilę płatki śniegu spadające z nieba. Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko kapo im na to pozwolił. Punginello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej. Żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę, tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy pozostawił otwarte tylne drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to Mona. Wiedziałem, że aby dostać Punchinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną wtargnęło do środka paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Magnano, Piłat Providence alias Wielki Brat oraz Joe Ponurak Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu. Mroził skórę i kości. Alright. Mamy ułatwioną drogę wejścia, z tego co tutaj nam powiedziano. Ten zbir awansował pośmiertnie na posłańca. Sprawdźmy. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdoła wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójce. Co tutaj mam napisane? Sun. No to Sun, to my wjedziemy. Hej, hej! Tu jest! Oho! Dajmy trochę, żeby żyćko spadło. Nikogo tam nie widzę, więc teoretycznie luz, a praktycznie jestem na... Nikogo nie widzę. Biegnie tu? Dobra, powolutku, krok po kroku. Albo jak to woli, step by step. Ale fart, to był fart. Dobra, leki, bierzemy od razu. Zapytacie, ile to pojmą wszystkie? To Pain! Zawołajcie chłopaków! Nic się stąd nie rusza. Już za późno. Jak tylko wyjdzie, to go rozwalimy. Inki, Joe i Piłat nie zgarną nagrody za jego głowę. Już? Ktoś mi tu próbował strzelić. I trafił całkiem ładnie. Dobra, Colt. To Pain! Zawołajcie chłopaków! Nikt się stąd nie ruszy. Jak tylko wyjdzie, to go rozwalimy. Pinski, Joe i Piłat nie zgarną za jego głowę. Przodujmy. Jest kolejny gagatek. Alright. Ale amunicji się tutaj sypie. Dobra, trzeba pomyśleć o przejściu na dwie beretny. Dałem się zaskoczyć jak gimbus. Pięknie.
taka, wiecie, sztuka improwizacji bez improwizacji, jak to Max powiedział. Wbijamy się na tak zwanego bezszczelnego. Wkrótce natknąłem się na trójce. Już za moment. Zdjęcia. Ponoć Liza Punchinello bawiła się w czary. Karty tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Punchinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o tę willę. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu, natomiast śmierć to ja, idący po niego. Prościej się nie dało chyba. Ajajajajajaj. Ale fail. Może dookoła jakoś. Dupa nam dookoła. Chciałbyś. To było dziwne. Zabiłem jednego. To będzie dramat. Dajcie mi więcej leków. To jest chore, co robię. Taka pełna improwizacja. Zginęli? Aha, nie otworzy drzwi jak ma lunetę. Ma to sens. Przez drzwi przeszła kulka. To są jakieś żarty. Jeden załatwiony. Zostało jeszcze dwóch. No tak, wszystko fajnie, tylko... Nie mam leków, nic, nie mam jak się uleczyć, a życia tyle z... Stąd przyszli, co nie? Z góry. Miejmy nadzieję, że szybko przeskoczymy. Jak się skitrali, panowie! Bardzo niemiło. Coś tak średnio, Max, średnio. Fucking.
Dobra, jeden zabity, więc jest dobrze. Pięknie. Mam cichą nadzieję, bardzo cichą, że tu już nikogo nie ma, za barem są leki. Leki za barem zawsze na propsie. Myślę, że jeden Ingram będzie tutaj robił robotę. Dobra, niech dojedzie do końca. Teraz spróbujemy szybko przeskoczyć. Ajajaj. No i to rozumiem. Wbijamy się na górę w takim razie. Kogoż my tutaj spotkamy? Ciasno. Ale rzuciłem. Niech mnie dunder. Dobra, chyba zdjęty. Przynajmniej jeden. Z głowy bardzo dobrze nam idzie. Z dużą ilością zgonów, ale obiektywnie nie jest najgorzej. No i trzeci jest tam, no nie ma innej opcji. Chyba, że tu coś dalej jest gdzieś. Nie widzę nic. Na dole? Tu chyba było zamknięte, co nie? Tu to my już byliśmy. Tutaj też. Na górze ktoś jest. Dostać na tą górę. Dobra. Koleś ziemię gryzie, więc luz. Nie widzę jakiejś możliwości dotarcia gdzieś dalej. Wychodzić też nie zamierzam. Ciekawa sprawa. Nie powstrzymamy go. Kto go powstrzyma? Powstrzyma zresztą wszystko. Kryj się. Kryj się. Kryj się. Ho.
Granatnik. Zdjęty cwaniaczek. I tutaj będzie bezpiecznie zapisać. Więc zrobiliśmy to. Wiedziałem, że tak się skończy. Cinello. O, to było bardzo mądre. Pięknie. Ale wyłapałem, pięknie. Mogłem jej już pomóc. Żona Pulcinello? Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. Znamy ten obraz. Jakiś helikopter tutaj nadlatuje. Max Payne. Słucham? Alfred Woodin. Masz towarzystwo. Uzbrojony śmigłowiec właśnie wylądował. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. No nie wiem. Więc maniano. Trójca Punchinello przestała być problemem. Tak jest. Ubiliśmy tą trójcę. Pod moimi drzwiami. Szybciej. Idzie po mnie. Pośpieszcie się. Proszę. Słyszałem, jak Punchinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Poczekaj. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu? Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. Oho. Nie! Nic mu nie powiedziałem! To się tak tylko mogło skończyć. Że ja nie mam praktycznie nic z życia. Nie! Nic mu nie powiedziałem! Damn it! Nie mam nic bullet time'u. A teraz nie mogę zapisać jeszcze. Nie! Nic mu nie powiedziałem! Dobra. Nic wam nie chcę mówić, ale na moje to już jest koniec.
tego drugiego rozdziału. Tak przynajmniej wskazywało wszystko. Rzuć broń! No. Gra skończona, Pain. Nawet nie mielibyśmy jak się tutaj dobrać. Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. No i przed nami drugi koszmar. Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walkirii. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi gnata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych aniołów! Wow. I ten element, czyli kolejny koszmar, zrobimy w kolejnym odcinku, także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Hej!